Zadanie czwarte. Cenę X pewnego towaru obniżono o 20% i otrzymano cenę Y. Aby przywrócić cenę X, nową cenę Y należy podnieść o 25%, 20%, 15% lub 12%. W tym przypadku, w przypadku tego typu zadań, uczniowie bardzo często bez zastanowienia uważają, że skoro najpierw cenę obniżono o 20%, to znowu o te 20% należy ją podnieść, więc bez żadnych obliczeń, bez sprawdzenia zaznaczają odpowiedź B. Natomiast ta odpowiedź B jest odpowiedzią niepoprawną i teraz popatrz, jak udowodnić to w sposób rachunkowy. W pierwszym kroku my sobie wyznaczymy, o ile obniżono cenę towaru, czyli jaka w gruncie rzeczy, jaka była cena towaru po obniżce. Zwróć uwagę, że cenę towaru obniżono o 20%, czyli X to była cena nasza wyjściowa, czyli to było nasze 100%. I teraz obniżono tą cenę o 20%, czyli obniżono tak naprawdę ją o 0,2 X, czyli cena ostateczna, czyli cena Y, to jest nic innego jak 0,8 X. I możemy to zapisać w taki sposób, że Y to się równa 0,8 X. No i teraz w drugim kroku zrobimy następujące obliczenia. Wyznaczymy sobie X odjąć te nasze 0,8 X, czyli tą naszą cenę ostateczną, którą żeśmy otrzymali. No i tutaj otrzymujemy 0,2 X. I teraz z tego wynika, że po podwyżce cena towaru będzie większa o 0,2 X dzielone na 0,8 X. Przy czym tutaj możemy dokonać pewnego rodzaju skrócenia. Popatrz, przede wszystkim tu nam się skracają X. W wyniku czego my tutaj uzyskujemy następujący ułamek. 0,2 w liczniku i 0,8 w mianowniku. Przy czym zwróć uwagę, że możemy tutaj te ułamki dziesiętne zamienić na ułamki zwykłe, czyli ja otrzymuję 0,2 zapisane w ten sposób w liczniku i 0,8 zapisane w ten sposób w mianowniku. Pamiętaj o tym, że kreska ułamkowa zawsze zastępuje nam znak dzielenia. Czyli całe to wyrażenie możemy zapisać jako 0,2 dzielone na 0,8. Kolejną rzeczą, o której musisz pamiętać, to jest to, że dzielenie to jest dokładnie to samo, co mnożenie przez odwrotność. Więc tutaj otrzymujemy 0,2 razy 0,10. No i tutaj zwróć uwagę, że też możemy dokonać skrócenia, czyli te dziesiątki nam się redukują do jedynki. Więc ja po tej redukcji i wymnożeniu otrzymuję tutaj po prostu 0,2. Przy czym 0,2 możemy skrócić, dzieląc liczniki mianownik przez 2. Dzięki czemu otrzymuję 1/4. Natomiast 1/4 to jest dokładnie to samo co 25%. Oznacza to, że aby przywrócić cenę towaru do tej wyjściowej, to cenę tego towaru po obniżce należy podnieść o 25%.